Cześć, witajcie, ja jestem Paweł Malinowski i dzisiaj będzie film, który możliwe, że powinien znaleźć się na kanale Moja Reakcja Na, bo to jest trochę moja reakcja na, ale nie do końca, bo ja bym to nazwał oglądam swoje stare filmy. Te filmy są tak stare, że ja chyba wtedy miałem roczek albo dwa latka, nie wiem, może 4,5 ewentualnie. Oceńcie sami w komentarzach, ile mogłem mieć lat. I co ja chciałem powiedzieć, są to filmy, mega stare filmy z Minecrafta, gdzie po prostu robiłem let's play z Minecrafta i nie dzieje się tam kompletnie nic. Przynajmniej tak uważam teraz. Kiedyś na YouTube było bardzo, bardzo, bardzo mało filmików i wtedy oglądali to ludzie nawet. 4000 osób, czy tam 3 oglądało. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcesz, żebym obejrzał więcej swoich starych filmów i subskrypcję na tym kanale i na kanale Moja Reakcja Na. Okej! Żebym tego fotela nie złamał swoim tyłkiem. O, dobra. Zatytułowany Poranny Sześcian. Tak, seria nazywała się Poranny Sześcian, dlatego że Minecraft jest kwadratowy, czyli jest sześcianem i poranne, bo chciałem wrzucać filmy rano, ale zawsze wstawałem po południu. W Porannym Sześcianie zobaczycie moje przygody z Minecrafta, które będą się działy na tej nowo wygenerowanej mapie. Na nowo wygenerowanej mapie! Dzisiaj mamy poniedziałek, liczę, że najpóźniej w piątek będzie update 1.3. Oplułem sobie komputer. Po pierwsze, dzisiaj jest niedziela, więc kłamałem w tamtym filmie. A po drugie, ten update nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, czemu to w ogóle powiedziałem. Ponieważ strasznie chciałbym móc zmieniać miejsce respawnu. A nie, to był bardzo ważny update, gdzie dodali łóżka i można było właśnie zmieniać miejsce swojego respawnu. Jak to powiedziałem? No i oczywiście omijać noc, leżąc w łóżku. Da, bo ja się zawsze bałem nocy. W sumie dalej się boję, jak gram Minecraft i zawsze się drę i nie lubię po kopalniach chodzić. Bohater Paweł! Mapa wygląda naprawdę ładnie. Mapa wygląda ładnie. Szkoda, że ledwo co widać na tym ekranie. Taka pikseloza ostra i że nie potrafiłem tego filmu do HD zrobić, ale spokojnie, kolejne już będą HD. Naprawdę ładnie, tutaj widzicie. Naprawdę nieładnie, tutaj widzicie. Czy to jest brokuł na górze Minecraftowej? Kaktusiki, nie muszę się po nie fatygować. Węgiel jest. Węgiel jest! Węgiel to myślę, że jest, nie wiem, co 5 kroków w Minecrafcie, co 2 kroki. Węgiel jest przed nami w Minecrafcie all the time. Czemu ja się jarałem, że jest węgiel wtedy? Dodam jeszcze, że w tamtej wersji Minecrafta było, nie wiem, ile surowców, kurczę, 10, 12 może? Nie tak jak teraz, nie wiem, 50 czy 60. No to jedziemy. Tutaj widzicie jeszcze jedna góra. O, będę każdą górę mówił. Tutaj widzicie fioletowe światło i jeszcze jedno fioletowe światło. Tu mam słuchawki, a to jest stół. Mam nadzieję, że ta mapa jest górzysta nie tylko tu, gdzie się zrespiłem, ale jeśli wybiorę się gdzieś dalej, też zobaczę góry. Mam nadzieję, że jak wybiorę się dalej, też zobaczę góry. Góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, tu, tu, ru, ru, ru. Czemu tak lubiłem góry wtedy? Może w przyszłości będę chciał się przenieść? Może będę chciał się przenieść w czasie? Na przykład teraz się przenoszę w czasie, o nie pamiętam ile lat, do czasów, kiedy Minecraft miał 5 potworów, 10 surowców. I był mega łatwy, teraz nie potrafię w niego grać, wtedy potrafiłem. Pójdę po drewno, żeby zrobić drewniany kiloft. Brawo! Brawo, w ogóle słyszeliście, jak powiedziałem kiloft? Drewniany kiloft. W sumie nie wiem dalej, jak się wymawia kiloft, ale powiedziałem pójdę po drewno, żeby zrobić drewniany kiloft. Kiloft. Kiloft! Zauważcie w ogóle, jak się głupio renderowały mapy kiedyś. Były takie jakby, wiecie, że nie wyglądały naturalnie, tylko tak równo były oddzielone od siebie. Ten generator był kiedyś mega... O, ho, ho! Ten dźwięk uwielbiam! Halo? Paweł, zaciąłeś się? Co ty, parkura tam ćwi... Halo, Paweł? Paweł, halo? Czemu skaczesz, nic nie mówisz? Hej! 10 drewna, chyba tyle mi wystarczy, żeby przetrwać pierwszy dzień. 5 już jest. Umiałem liczyć, to najważniejsze. A nie, sorry, jest napisane. Zawsze miałem problemy z matą, tak? Popatrzcie, jaka równa linia. Naprawdę teraz bardzo rzadko się takie rzeczy robią. Oni ten generator map cały czas udoskonalają, że już wygląda to bravissimo. Co? Co to jest?
na środku piaskiem otoczony kawałek taki, nie, no to wygląda jakby tam jakieś, nie wiem, no TNT wybuchło. I czemu ja chodzę, oglądam się nerwowo lewo, prawo i nic nie mówię? Paweł, czemu nie zrobiłeś, czemu nie zrobiłeś cięcia, Paweł? Wytłumaczysz mi czy nie? Patrzcie, nawet nie chcę powiedzieć nic do mnie, nie? Tylko skaczę sobie. To nie jest mapa parkour, żebyś skakał jak jakiś skoczek. To nie są zawody narciarskie. Ja musiałem mieć jakiś cel w tych skokach, nie? Nie wiem, przygotowywałem się na WF. Nie. Skakałem po to, żeby spadać chyba, wiecie? Że teraz zrobię craftboxa. Może zrobię craftboxa, potem skoczę dwa razy na skałę, potem może spadnę. Teraz kilowcik drewniany. W ogóle patrzcie, nie było kiedyś poziomów doświadczenia. Kto grał w Minecraft, kiedy nie było jeszcze leveli postaci, ten pisze w komentarzu stary wyjadacz Minecraft albo stary wyjadacz i emoji killofa, okej? Okay? Sorry, killofta, chcę zobaczyć, czy jest ktoś tak stary tutaj jak ja, czyli ma 200 lat. Nie no, żartuję. Trochę mniej. Papa. Czekaj, czy ja powiedziałem papa, wyrzucając przedmiot? Ten żarcik chyba nie był do końca udany. Tak samo jak rozdzielczość tego filmu, ale drugi już jest lepszy, spokojnie. To nie ma być jakaś piękna jaskinia, to ma być taka jaskinia, która pozwoli mi przetrwać pierwszą noc. Popatrzcie, myślałem tak samo jak Martyna Zabawa, jak ją uczyłem robić, grać w Minecraft znaczy. Ona też powiedziała, że wybuduje byle jaką jaskinię, byle żeby przetrwać noc. I ja wtedy tak samo miałem, a nie jakieś tam ładne domki. Widać, że bratnia dusza. Postaw pochodnie, Paweł, nic nie widać. Zrobię trochę pochodni. O, usłyszał to, co mówiłem! Podpowiedziałem sobie sprzed miliona lat. Widzicie, mówiłem, że teleportuję się do przeszłości. I rozmieszczę tutaj, bo YouTube przecież przyciągnie filmy. No to prawda, ten film jest ciemny już jak ja go oglądam. Więc wy będziecie mieli czarny ekran, jak wam przyciemni. Nie no, mam nadzieję, że nie macie czarnego ekranu. Jeśli ktoś z was ma czarny ekran, to musi wymienić sobie telefon, bo najpewniej zepsuł ci się telefon i masz czarny ekran. A przecież nie chcielibyśmy, żeby była słaba jakość, prawda? No nie chcielibyśmy! Dobrze. No nie dobrze, chyba miałem kebaba zamiast mózgu, jak to nagrywałem. Piękny, piękny teren, naprawdę. I cały czas mówię takim głosem, takim tutaj wybuduję kryjówkę, tutaj zrobię piec, a teraz nagle piękny, piękny teren, naprawdę! Czy znowu spadnę na łeb? Zgadujcie. Tak, spadłem znowu! Patrzcie, kiedyś się owce goliło ręką, bez nożyc, ale to było fajne. Strasznie niehumanitarna śmierć. Czemu ja się zachowałem tam jak chomik świr na swoich filmach z Minecrafta? Widzicie, jak tą krówkę, kurczę, zagłaskałem tę krówkę, aż się zmieniła w dwa kawałki skóry. To już wiadomo, po kim chomik świr jest taki świrowaty, wiecie o co chodzi. A w ogóle może powinienem w końcu chomikowi świrowi kupić myszkę i klawiaturę i powinienem wrócić do Minecrafta. Powiedzcie mi, czy to jest dobry pomysł, bo on cały czas siedzi w klatce i żre trociny. Wcale nie, Paweł! Chcę pograć w Minecraft! Mówiłeś, że nie chcesz grać w Minecraft! Mówił, że nie chce. Ale to ty mi nie pozwalasz! Wcale tak nie jest, moi drodzy, wcale tak nie jest. On mówił, że nie chce grać wcale. Ale nie mam broni, więc musiałem tę krowę zatłuc rękoma. Co? Nie mam broni, musiałem tę krowę zatłuc rękoma. Wcale nie! Mogłeś skraftować miecz i zrobić to humanitarnie, a nie... Strasznie niehumanitarna śmierć. Mam nadzieję, że tego filmu nie zobaczą ci z WWF i obrońcy praw zwierząt, bo normalnie będę miał lipę mega. Ale już tak nie robię na swoją obronę, tylko chomik świr tak robi czasami. Ja już tak nie robię, bo nie gram w Minecraft. Trochę brzydko generator map wyrenderował te jeziora na środku trawy. A, patrzcie, już wtedy wiedziałem, że ten generator map może być lepszy. Dobra, przyznaję się. To ja jestem twórcą Minecraft, okej? Okay? To ja jestem. Ale skończyłem na tamtej wersji i dlatego nie umiem w najnowszego grać. Taka jest cała prawda. Znacie już całą prawdę. No, ale jestem i tak wdzięczny za te piękne góry. Jestem wdzięczny
generatorowi za te piękne góry, ale te jeziorka mógłby wyrenderować trochę lepiej. W ogóle jak chcecie, żebym komentował inne filmy swoje stare z Minecraft, dajcie znać, zostawcie co najmniej 10 tysięcy łapek i obiecuję, że drugi odcinek już będzie na dużym ekranie, nie taki mały. Nie wiem, czy to jest HD, będzie na pewno lepszy obraz, no bo tutaj jest jakaś masakra. Sekwoja. Typowy Paweł w Minecrafcie. Nikt, zupełnie nikt. Paweł w Minecrafcie widzący duże drzewo. Sekwoja! Ach, nie ma żadnej jaskini. O my god, kiedyś, żeby była w Minecrafcie jaskinia. To było święto, jak była w Minecrafcie jaskinia, to ja z rodzicami siadaliśmy przy stole, brat również siadał przy stole i jedliśmy wspólnie kanapki i popijaliśmy barszczem, takie to było święto. To było prawie jak druga gwiazdka. Cała rodzina się zbierała, jak była jaskinia w Minecraft. Uwielbiam, kiedy na mapie są jaskinie, ponieważ jak wiecie, dzięki jaskiniom zaoszczędzamy wiele czasu na kopaniu. Prawda? O, bambus. O, bambus! Ja! Niesamowity bambus! O, trzcina cukrowa znaczy, przepraszam, ale czasami będę tak mówił, ponieważ w wersji alfa, kiedy nie było pokazanego nazwy... To prawda, w jeszcze starszej wersji Minecrafta nie było nazw i nie było wiadomo, że to jest trzcina cukrowa, tylko było po prostu takie zielone coś i to wyglądało jak bambus, dlatego wszyscy w Polsce nazywali to bambus. No i tak zostało niektórym. Przepraszam was bardzo, ale coś mi się stało takiego, że miałem klatkę jedną na sekundę. Jo, słuchajcie, miałem tak słaby komputer, że ja czasami nagrywałem Minecraft i to w takiej słabej jakości i nagle BUM! Zacinał się komputer. Truu! Wybuchało coś tam. Siu! I musiałem od nowa zaczynać, albo właśnie przerywało mi i musiałem kompa resetować. Bo po prostu kalkulator szybszy był niż mój komputer. Teraz zapatrzyłem się jeszcze na moją mapę, wstawiłem drzwi, no i to by było na tyle. Załatam jeszcze tą obrzydliwą dziurę. Kropka nad i to była. Tak więc czekajcie na drugi odcinek porannego sześcianu. Czekajcie na drugi odcinek porannego sześcianu, w którym znowu będę chodził w kółko mapy. Nie no, żartuję, na kolejnych robiłem już fajniejsze rzeczy, ale nie wiem dlaczego na tym odcinku wybudowałem jaskinię. No nawet Martyna na swoim pierwszym odcinku, gdzie ją uczyłem, zrobiła więcej. W ogóle ja chyba tutaj gram na pis... Nie gram na peacefulu, nie pamiętam. Dobra moi drodzy, 10 tysięcy łapek, subskrypcja i lecimy z kolejnym filmem, który będzie już w lepszej jakości, obiecuję. Do zobaczenia, cześć!